Co jest, jak to możliwe, że obudziłem się na podłodze? A no tak, już pamiętam, wczoraj ja i Sebra skręcaliśmy tutaj ostrą imprezkę. Chwila, czy dzisiaj jest poniedziałek? No nie, znowu lekcje zdane, jak mi się nie chce. Dobra, trzeba wypić poranną zupkę, bo bez tego nie da się żyć. Dzień dobry, pani wybaczy, że się spóźniam zawsze, ale no wie pani, jak to jest. Stary zabrał komputer, matka nie chciała go oddać i tak dalej. Przepraszam bardzo, ale o czym ty mówisz, młody człowieku? Co jest? Skąd tu się wziął ten dziad? No ogólnie to jest nasz nowy nauczyciel po tym, jak pani weterynarczyk poszła do więzienia dlatego, że ją pociąg potrącił. Ale jak ona mogła pójść do więzienia za to, że ją pociąg potrącił? No poszła do więzienia dlatego, że nikt z pasażerów pociągu nie przeżył. Sam wiesz, że nasza pani od polskiego to Terminator. Moment, moment, młody człowieku. Czy ty pijesz na mojej lekcji? Nie ma sprawy, profesorze Fujersonie, Zachowam sobie to piwko na później. Nie o to chodzi, durniu. Pijesz piwo na mojej lekcji i nawet się ze mną nie dzielisz. Co to ma być? Może byś chociaż poratował jakimś piwerkiem, możesz mi czteropak wysłać pod adres yy, Grzybowa 44 przez 15 No, nauczyciel alkoholik, tego jeszcze nie było. Jakiś znowu alkoholik, nie jestem żadnym alkoholikiem. To, że lubię sobie czasami pobić, to wcale o tym nie świadczy. No może czasami nawet często, ale to nie zmienia faktu, że skąd miałem wiedzieć, że kobiecie się nie daje piwska, jak chce się jej oświadczyć tylko pierścionek. No dobrze, ale skoro jesteście tacy mądrzy, to może kogoś zapytam z ostatniej lekcji? No nie wytrzymam, czemu ci nauczyciele nigdy nie potrafią przed lekcją zastosować kremu na ból dupy? Krem na ból dupy. Nie pomaga, ale działa. Fireworkos, co ty tu robisz? Chyba nie było ci na lekcji od jakiegoś 1964. Dokładniej, to 62, ale miło, że wspominasz. Dobra, dosyć tego, koźle dupska. Fireworkos, odpowiadasz z ostatniej lekcji. Widzi to pan? Widzi co ja mam przy sobie? Niech pan patrzy, ja mogę wysadzić całą szkołę. Jak będzie mi się chciało, to wysadzę dupsko pańskiej matki. Mnie nie obchodzi, że ona nie żyje od 50 lat. A tak w ogóle, to ja mam takie znajomości z creeperami z Chin, że oni tak się dobrze znają na Redstone, że jak przywiozą mi takie specjalne TNT, że jak postawię te TNT w pańskiej dupie, to kawałki pańskiego gówna wylątują nawet na Księżycu. Na Księżycu? Na Księżycu uwięziłem swoją teściową. Zróbmy to, niech dostanie głównym poryju. Dobra, to fajnie, tylko ja zadzwonię do takiego jednego Creepera z Discorda i on mi przyniesie te TNT. Hello Creeper, masz te TNT, które mi obiecałeś? Super, fajnie, że dotrzymałeś słowa, dzięki. Dobra, więc ja ogólnie już mam te TNT, więc zaraz je wysadzę. Ale Fireworkos, czy ty przypadkiem nie miałeś wysadzić dubska pana Fujarsona? Zaufaj mi, banan, wszystko jest pod kontrolą. No nie wierzę, to już jest 83 zgon na lekcjach zdalnych w tym tygodniu. Oho, czyli wy jak macie odpowiadać na pytania, to sobie umieracie, to takie buty. No dobrze, w takim razie Crazy Frog odpowie na moje pytanie. Ale proszę pana, no ja zawsze muszę odpowiadać, ja tak po prostu nie chcę. Nic mnie nie interesuje, ile razy odpowiedziałaś, masz odpowiadać w tym momencie. Skoro tak to ja sobie znikam z tej lekcji i to dosłownie. Chwila, jak to ten mały gnój zniknął? No dobrze, skoro go nie ma, to w takim razie chyba muszę kogoś innego zapytać. Eee, przecież to nie ma sensu. On jest w tym pomieszczeniu, tylko po prostu użył mikstury na niewidzialność. Tym niemały smrodzie nie uciekł uczyć. Przecież jak kogoś nie widzę, to znaczy, że go nie ma. W takim razie, ty odpowiadasz z ostatniej lekcji. No nie no, panie, niech pan mi da w spokoju Maryszkę sobie zajarać. No, nie wytrzymam. Narkoman się wziął. Co to ma być? Jeszcze alkoholik to bym zrozumiał, ale narkoman, banda punów. Proszę pana, ja jestem alkoholikiem. No dobrze, no to może ty mi powiesz co na ostatniej lekcji. Chwila moment, czy pan pierdnął? Yy... Nie, młody człowieku, ja wcale nie pierdnąłem. Jak to nie pan pierdnął? Przecież czuć jak pana smród przenika przez komputer. Nieważne. Na czym ja skończyłem? A no tak, Sebuś, no to w takim razie powiedz co było na ostatniej lekcji. Ech, za dużo mam promieni w sobie pomocy. Ech. Seba, nie! Twoja śmierć odmieni moje całe życie. Co z tego, że umarłeś już jakieś trzy razy? Jak ty możesz płakać po takim cymbale? Za moich czasów to nikt po nikim nie płakał. Każdy musiał zastosować kamienną twarz. Yy, pan coś do mnie mówił, bo wie pan, tak strasznie pan przynudza, że po prostu zasnąłem. Mówiłem właśnie to, że teraz będziesz odpowiadał z ostatniej lekcji. Dobra, już jestem, musiałem tylko ubrać zbroję, bo statystycznie mam 97% szans na to, że umrę podczas odpowiadania. Ach tak, to zaraz będzie sto, bo właśnie zacząłem do ciebie strzelać z łuku i zaraz ciebie trafię. Niby jakim cudem chce pan mnie zestrzelić przez monitor. W sumie to masz rację, młody człowieku, ile się zabić? Yy, tylko drzwi były nie w tą stronę, chyba tędy. Uf, na szczęście udało mi się przeżyć, ale już było blisko. A wy widzowie jak zostawicie tutaj 30 lajków, no to już niebawem pojawi się piąta część lekcji zdalnych. Powodzenia.